właśnie wybieram się na przystanek autobusowy, ponieważ muszę dojechać do Gateshead i będę jechała do Sunderlandu, ponieważ umówiłam się na taką wstępną wizytę. Jutro mam właściwą wizytę. Dzisiaj mam wizytę odnośnie ankiety medycznej i mojego stanu zdrowia, ponieważ jutro będę miała zastrzyk z witaminą B12. Tak. Tak, w końcu ten czas nadszedł, że będę. O, teraz można gadać, że będę miała zastrzyk z witaminą B12. Umówiłam się z panią Elą, z Elą. Trafiłam do niej przez naszą grupę. Ona jest kosmetologiem, który dodatkowo właśnie wykonuje zastrzyki witaminowe. Ogólnie zajmuje się ostrzykiwaniem i tego typu rzeczami, ale tutaj w konsultacji z lekarzem ma prawo do wykonywania tych zastrzyków witaminowych. No i z racji tego, że ja jestem weganka, mam od dłuższego czasu już zaniżony poziom witaminy B12 w organizmie, to się tylko zmniejsza, więc w końcu. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo spodziewam się tego, że dostanę jeszcze więcej energii, mimo że ostatnio udało mi się jej troszeczkę podnieść. Tak teraz myślę, że już po prostu nie tylko energia pójdzie w górę, ale też psychika, moja głowa lepiej się poczuje, bo witamina B12 odpowiada za różne humory, nastroje, stany psychiczne, tak po prostu. No i dzisiaj jadę właśnie dokonać formalności, a jutro już docelowo na zastrzyk. Także widzimy się później. Dobra, dojechałam na miejsce. Oczywiście jak zawsze, jak gdzieś jadę, musi się rozpadać po drodze. Ale dobra, już przestało. Dobra, wchodzę do środka. Dobrze, byłam, wyszłam, porozmawiałyśmy sobie, zrobiłyśmy sobie ankietę. Ankieta dotyczyła moich kwestii zdrowotnych. No, teraz będzie pokierowana do lekarza, lekarz wystawi receptę. No i jutro będziemy się kłuć. Jutro będzie chwila czasu prawdopodobnie na to, żeby coś tam nagrać, bo po zastrzyku chwilę będę musiała posiedzieć. I wtedy prawdopodobnie wykorzystamy tą chwilę na pokazanie Wam, jak to tam wszystko wygląda i opowiedzeniu, na czym tak patrzę, na czym ten zabieg, no, zastrzyk polega. Cześć, drugi dzień naszej przygody witaminowej. Spóźniona jestem. Tak, miałam przygodę autobusową, a dokładnie byłam na czas, wyszłam z domu na czas, byłam na czas w Gateshead, ale nie dość, że nie przyjechał autobus, którym miałam tutaj jechać i być tak akurat na czas, to ten drugi był, który jechał, którym bym była spóźniona. To jestem spóźniona i tak jeszcze bardziej, bo on był spóźniony. Czyli autobus, który był spóźniony, tak naprawdę jechał autobus o godzinę spóźniony, coś takiego. No, jestem w kontakcie z Elą. No i pędzę teraz do niej. Nie lubię się spóźniać, szczególnie w takich przypadkach, bo to jest krępujące i dla mnie, i zabiera czas osobie, która się ze mną umówiła, mogła w tym czasie zrobić inne rzeczy. Ale no właśnie, Ela teraz napisała, czekam, bo jej napisałam dwa przystanki. Okej. Dobra, no to co, widzimy się za chwilę. A jeszcze Wam coś powiem. Wiecie co, wczoraj była sobota i ogólnie było mało ludzi. I tam w naszej okolicy, i w Gateshead, w centrum. A tutaj to już w ogóle prawie nikogo nie było. Na drogach było dość pusto. A dzisiaj jest niedziela. Jest tyle ludzi wszędzie, po prostu masa ludzi wszędzie, w autobusach, w porównaniu z tym, co było wczoraj, na chodnikach, ulicach i tak dalej. Także myślałam, że niedziela to będzie tak wszystko sprawniej szło i tak dalej, ale jak na przykład wczoraj żadnych korków nie było ani nic, w sensie, że bardzo sprawnie szła droga, jazda, a to
Dzisiaj autobusy dużo wolniej się toczyły. Ot, co, niedziela. Dobra, teraz już naprawdę widzimy się za chwilę. Dobra, ja już jestem po zastrzyku, tutaj o mam takie. O, nawet nic nie widać i nawet nie było nic czuć. A zobaczcie, tutaj mamy królestwo Eli, a tutaj mamy Elę. I skorzystamy z okazji. Elu, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Sunderlandzie, w salonie The Cruise Hair and Beauty. A ja zajmuję się tutaj w moim królestwie małym medycyną estetyczną. O, a jakie zabiegi estetyczne wykonujesz? Dość sporo tak naprawdę. Filery na twarz, w różne rejony, tak samo jak policzki, jak broda. Tutaj na jawline, tak zwane, czyli tutaj shaping our face, że tak powiem. Mm-hmm. No i też zabiegi toksyną, czyli botox, tak? Na czoło, na szyję, ogólnie cała twarz tak naprawdę. No i zastrzyki witaminowe też. Czyli co, zapraszamy? Zapraszamy jak najbardziej na konsultację i wszystko wtedy obgadamy i wybierzemy najlepszy zabieg dla Ciebie. Super. A ja mam jeszcze takie bonusowe, dodatkowe pytanie. Co my dzisiaj tutaj robiłyśmy? Co Ty mi wbijałaś i po co to robiliśmy? Dzisiaj wykonałyśmy zastrzyk witaminy B12. Witamina B12 jest to witamina, która głównie przyswajana jest przez nas organizm przez mięso, więc czasami mamy te niedobory, tak? Po takim zastrzyku nabieramy tej witalności, dodaje nam ona energii, lepiej nam się po tym śpi. Taki zastrzyk wykonuje się głównie raz na 3 miesiące, aczkolwiek jak jest większy niedobór, to można go zrobić kilka razy, żeby nam dało tej takiej energii, taki boost energetyczny. Super. No to dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. I jeszcze raz zapraszamy. Zapraszamy.